Kochani, teraz będzie egzorcyzm wody, soli i oleju. One posłużą nam do naszych domów, naszych mieszkań, naszych świątyń, aby Pan Bóg nas chronił, aby nas strzegł od wpływu tego ducha, żeby Jego Królestwo się rozszerzało, Królestwo Chrystusa, Królestwo Boże, miłości, pokoju. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest pokój. Bóg jest pokojem serc naszych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Egzorcyzmuję tę sól przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który kazał, aby została wrzucona do wody przez proroka Elizeusza, aby uzdrowić nieurodzajność wody, aby się stała solą egzorcyzmowaną dla dobra wierzących, bądź zdrowiem duszy i ciała dla wszystkich przyjmujących Cię. Niech ucieknie, ustąpi z miejsca, w którym zostaniesz rozsypana, wszelkie urojenie, widmo, niegodziwość, przewrotność diabelskiego oszustwa i wszelki duch nieczysty, zaklęty przez Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, pokornie błagamy Twoją niezmierzoną łaskawość, abyś raczył pobłogosławić i uświęcić tę sól, którą dałeś na pożytek ludziom, aby stała się dla wszystkich przyjmujących zdrowiem duszy, umysłu i ciała, i cokolwiek nią zostanie dotknięte i posypane, niech będzie wolne od wszelkiej nieczystości, wszelkiego ataku duchowej niegodziwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Egzorcyzmuję tę wodę w imię Boga Ojca Wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, Pana naszego i w mocy Ducha Świętego, aby się stała wodą egzorcyzmowaną do wypędzenia wszelkiej potęgi nieprzyjaciela, a samego nieprzyjaciela, by mogła wykorzenić, wyrwać wraz z Jego aniołami, odstępcami, a przez moc tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Módlmy się. Boże, który dla zbawienia ludzi wszystkich najświętsze sakramenty ustanowiłeś, w obecności wody wysłuchaj łaskawie naszego wołania, wylej moc Twojego błogosławieństwa, aby ta woda, służąc Twoim tajemnicom do odegnania demonów i odpędzenia chorób, przyjęła skuteczność łaski Bożej, aby cokolwiek w domach albo mieszkaniach wiernych ta woda skropi, było wolne od wszelkiej nieczystości, aby zostało uwolnione od szkody i winy. Niech tam nie przebywa duch szkodliwy, ani niszczące powietrze. Niech ustąpią wszelkie zasadzki ukrytego wroga, a jeżeli jest coś, co zagraża bezpieczeństwu mieszkańców albo ich pokojowi, niech przez pokropienie tą wodą ustąpi, aby zdrowie wyproszone przez wezwanie świętego imienia Twojego było bronione od wszelkich ataków złego ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech się dokona zmieszanie soli i wody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Pan z wami. Módlmy się. Boże, sprawco niepokonanej mocy i królu niezwyciężonego królestwa, zawsze wspaniały zwycięzco, który powstrzymujesz siły zła, który pokonujesz srogość nieprzyjaciela, który z mocą pokonujesz wrogie niegodziwości. Ciebie, Panie, pokornie i z drżeniem błagamy, abyś wszystkie łaskawie wejrzał na tę sól i wodę, uświęcił rosą Twojej miłości, aby gdziekolwiek będzie pokropiona i przez wezwanie świętego imienia Twojego zostały odpędzone wszelkie napaści, kuszenia ducha nieczystego i strach przed jadowitym wężem, a obecność Ducha Świętego niech nam proszącym Twego miłosierdzia zawsze towarzyszyć raczy, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Egzorcyzmowanie oleju. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Egzorcyzmuję ten olej przez Boga Ojca Wszechmogącego, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, wszelka mocy przeciwnika, wszelkie wojsko diabła i wszelki wpływ, wszelkie zwodzenie szatana, bądźcie wykorzenione i wygnanie z tego oleju, aby stał się dla wszystkich, którzy go będą używać, uzdrowieniem duszy, umysłu i ciała, w imię Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa i Jego Syna, naszego Pana, Ducha Świętego Pocieszyciela, w imię miłości tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień. Amen. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech przyjdzie do Ciebie. Pan z wami, módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, przed którym z drżeniem stoi wojsko anielskie, racz wejrzeć, pobłogosławić i uświęcić ten olej, który wyprowadziłeś z soku oliwek i poleciłeś namaszczać nim chorych, aby odzyskawszy zdrowie składali dzięki Tobie, Bogu żywemu i prawdziwemu, aby ci, którzy będą korzystali z tego oleju, który w Twoje imię błogosławimy, zostali uwolnieni od wszelkiej choroby i wszelkiej słabości i wszystkich zasadzek wroga, aby wszystkie przeciwności zostały pokonane w życiu Twoich stworzeń, które odkupiłeś drogocenną krwią Twojego Syna, aby nigdy nie zostały uszkodzone przez ukąszenie starodawnego węża, przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Pokrop mnie, Panie, hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a na śnieg wybieleję. Teraz obrzęd poświęcenia, kropienia domów naszych, kropienia wodą egzorcyzmowaną. W sercach naszych. Psalm 50. Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości swojej. W ogromie swojej litości zgładź nieprawość moją.
obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Uznają bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwym w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. Oto urodziłem się obciążony winą, jako grzesznika poczęła mnie matka, albowiem oto bowiem umiłowałeś prawdę. Niewiadome i skryte rzeczy mądrości i Twojej objawiłeś im. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a na śnieg wybieleję. Sprawa, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które rozproszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów. Zmasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich, nawrócą się do Ciebie bezbożni. Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną. Boże mój Zbawco, niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał, nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem. Ty, Boże, nie gardzisz. Panie, okaż synowi łaskę Twojej dobroci i odbuduj mury Jeruzalem. Gdy przyjmiesz prawo ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielca Twoim ołtarzu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Proszę Cię, Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, odbuduj mój Jeruzalem, odbuduj dzieło małych dorz, odbuduj Szewremą, odbuduj Bazylikę, która jest w ruinie teraz, odbuduj Banę, odbuduj Dom Małych Dusz w Polsce, niech to będą miejsca, gdzie zacznie się od nowa, gdzie duch miłości i miłosierdzia będzie się wylewał, duch uzdrowienia, woda rzeka niech płynie z tych miejsc dla uzdrowienia serc, dusz i ciał ludzkich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pokrop mnie hizopem, Panie, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Pan z Wami. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Święty Boże, Ojcze Wszechmogący. Wieczny Boże, racz posłać z nieba Twojego świętego anioła, aby strzegł, wspierał i chronił, nawiedzał i bronił wszystkich mieszkańców tych domów. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże Ojcze Wszechmogący, pokornie Cię błagamy dla tego domu, dla jego mieszkańców i ich dóbr. Racz pobłogosławić, uświęcić i rozmnożyć te dobra tak, jak raczyłeś pobłogosławić dom Abrahama, Izaaka i Jakuba. Obdarz ich, Panie, obfitością niebiańskiej rosy, zasobami bogatego życia ziemi, kierując pragnienia ich serc ku spełnieniu Twojego miłosierdzia. Niech Twoi aniołowie światła zamieszkają w tym domu i strzegą go razem z jego mieszkańcami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Za przyczyną świętego Michała Archanioła, stojącego po prawej stronie ołtarza kadzenia i wszystkich wybranych swoich, niech kadzidło naszych modlitw raczy pobłogosławić, jako miłą woń przyjąć przez Chrystusa, Pana naszego. Ta modlitwa niech wzniesie się ku Tobie, Panie, a na nas niech wstąpi miłosierdzie Twoje, Duch Święty. Amen. Niech się zbija ku Tobie modlitwa moja, Panie, niby kadzidło, a wzniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Amen. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo. Panie, wysłuchaj modlitwę moją. Pan z Wami. Módlmy się. Panie, prosimy Ciebie, nabierz ten dom
i oddal od niego wszystkie zasadzki wroga. Niech Twoi święci aniołowie w nim zamieszkają, strzegą nas pokoju i racz nam zawsze zsyłać Twoje błogosławieństwo. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, którego czcią otacza wojsko aniołów, Ty, którego słudzy są istotami z ducha i ognia, racz spojrzeć na ten dom i go pobłogosławić, aby na samą woń tego kadzidła Twojego miłosierdzia zniknęły wszelkie ułomności, dolegliwości, zazaski wroga, oddzielając się od Twoich stworzeń i tego domu. Niech ukąszenie węża starodawnego nigdy nie wyrządzi krzywdy tym, którzy zostali odkupieni drogocenną krwią Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Uwielbiamy Cię, Jezu Chryste, błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój świat odkupić raczył. Wszystka ziemia uwielbia Ciebie, Panie, śpiewa Tobie psalm, śpiewa psalm do Twojego imienia, o Panie. Módlmy się. Przybądź nam z pomocą, Panie Boże nasz, a tych, których uszczęśliwiłeś chwałą Twojego świętego krzyża, także raz uchronić przed Twoją nieustanną pomoc. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się. Boże, który przemieniłeś drzewo krzyża z narzędzia karzącego zbrodniarzy w znak życia dla odkupionych, racz udzielić Twojemu ludowi, aby go obronił. Ten, który nosi krzyża znamię, niech krzyż będzie dla tego ludu podstawą wiary, dowodem nadziei, obroną w przeciwnościach, wsparciem w pomyślności. Niech będzie zwycięstwem nad wrogiem, wartownikiem miast, obroną wsi i ochroną w domach przeciwko okrutnym zakusom nieprzyjaciół. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Arka Pańska pozostawała w domu Obededoma z Gad przez 3 miesiące, a Pan pobłogosławił Obededomowi i całej jego rodzinie. Doniesiono królowi Dawidowi. Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obededoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obededoma do miasta Dawidowego. Ty zaś, o Panie, zmiłuj się nad nami. Bogu niech będą dzięki. Modlitwa egzorcyzmu. Egzorcyzmuję Cię, nieczysty duchu, a także każde wtargnięcie szatana w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oddal się od tego miejsca zamieszkania i spoczynku wiernych, a po tym, jak zostałeś zaklęty, niech nie odważ się już nigdy przyczynić do nawiedzenia i dręczenia. Święty anioł Rafał, który powstrzymał Cię od zbliżania się do Tobiasza i Sary, wyprowadza Cię z tego domu, z tego miejsca, z zakątków, łóżek i wszystkich miejsc, w których zamieszkują, odpoczywają, śpią, czuwają słudzy Boży. Nie miej czelności, duchu zły i nieczysty, zamartwiać tych, których chroni namaszczenie krzyżem świętym, ani wywoływać przeciwko nim żadnych udręk lub uroków, przez tego, który ogniem przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat. Amen. Egzorcyzmuję Cię, demonie, zaklinam Cię przez Boga żywego, Boga prawdziwego, Boga świętego, abyś wyszedł, oddalił się od tego miejsca i nigdy nie powrócił, aby ani nie rozsiewał lęku w jego mieszkańcach, ludziach czy zwierzętach, ani nie rzucał klątwy ze względu na tego, który Cię pokonał, zwyciężył na krzyżu, zniweczył Twoją moc, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Niech Bóg Wszechmogący, Stworzyciel wszystkich rzeczy, opiekun wiernych, raczy zwrócić swe oczy ku naszej niedoskonałej posłudze,
aby na nasze wejście przez wezwanie błogosławionego i potężnego imienia Jezus, przed którym wszystkie stworzenie w niebie i na ziemi, w piekle upada na kolana, ten dom, a także wszystkie jego okolice były pobłogosławione i uświęcone i chronione przez Boga Ojca Wszechmogącego, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa, niech oddalą się wszystkie widma, zło, złudzenie i podstępy diaboliczne, a także każdy duch nieczysty. Jeżeli jest cokolwiek, co mogłoby zaszkodzić prawości lub pokojowi mieszkańców, niech dzięki naszej pokornej prośbie zostanie zniweczone przedstawiennictwo całego wojska niebieskiego, apostołów, męczenników, wszystkich świętych, wsparcie ich obecnością i pomocą w imię naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa zaklinamy i nakazujemy nieczystemu duchowi, aby oddali się z tego miejsca, z góra Chevremont, Banei, z naszego domu, małych dusz, naszych domów, naszych serc, przez znak Krzyża Świętego. Niech zostaną wykorzenione wszystkie jego zasadzki, widma, niech pójdzie precz terror węża starodawnego przez tego, który ogniem przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat. Amen. Twórz się przed osądem Boga, przeklęty demonie, trzęś się przed gniewem Wszechmogącego. Spójrz na swe niegodziwości i na to, jak ciężko zgrzeszyłeś, odwracając się od tego prawdziwego dobra. Poddaj się woli Bożej, która ci nakazuje, abyś natychmiast odszedł z tego miejsca, które w swojej zuchwałości pozwoliłeś sobie zająć, zdewastować i od jego mieszkańców, których spokój zakłóciłeś. Dlatego zaklinam cię przez Boga Wszechmogącego, który wszystko stworzył, z nicości złamał twoją pychę, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który jest naszą nadzieją i wiecznym zbawieniem, który okazał dobroć wobec sług swoich i według wielkości swojego miłosierdzia. On, który nagi z ramionami rozpiętymi na krzyżu dobrowolnie oddał się cały Bogu Ojcu za nasze grzechy, zasługi i cnoty Jego męki i śmierci zaskutkowały naszą chwałą, a twoim zbawieniem. Odejdź więc z tego miejsca i od jego mieszkańców, podczas kiedy odczuwasz i zrozumiesz, że twoje siły zostały złamane, a tyraniczna władza, którą miałeś nad gatunkiem ludzkim, została ci odebrana. Skrusz się pod ręką Najwyższego, pod krwią Chrystusa, który przez swoją siłę oddala od swojego Kościoła wszystko, co szkodliwe, obdarzać go Bogu wszystkim, co zbawienne, chroni wiernych z mocą przeciwko naszym zasadzkom, waszym zasadzkom i oszczędza przez niezawodny autorytet. Niech Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty nam tego udzieli. Amen. Pokropienie wodą egzorcyzmowaną. Błogosławieni słowo Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech stąpi na ten dom, na nasze domy i pozostanie na zawsze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki. Pan z wami. Niech was błogosławi, napełnia pokojem, miłością Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Niech Królestwo Boże rozszerza się w was, w waszych sercach, wokół was, w waszych domach, w miejscu tutaj w Chevremont, na wzgórzu Chevremont, we wspólnocie Legionu Małych Dusz, w Bazylice Chevremont, w Banais i w Domu Małych Dusz, we wspólnocie Małych Dusz w Polsce. Niech Królestwo Boże, Królestwo Jezusa Chrystusa i Maryi rozszerza się w nas i wokół nas przez waszą posługę. Niech Bóg namaści wasze usta, wasze serca, aby słowo, które niesiecie, przynosiło stokrotny owoc, namaszczało, uzdrawiało tych, do których
Bóg was pośle, abyście przez modlitwę, nakładanie rąk oczyszczali od złego, doprowadzali do Królestwa Bożego, do miłości, do pokoju, uzdrawienia. Niech błogosławieństwo spocznie na was. Amen. Amen.